Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. O bogactwie i ofiarności. Zobacz Łukasza, rozdział 12, werset 32 do 34. Nie bój się, maleńka czutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przestępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Bogatemu młodzieńcowi, który przyszedł do niego, Jezus powiedział: sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim. Najczęstsze wyjaśnienie tego radykalnego polecenia mówi, że dotyczyło ono wyłącznie tego dostojnika, jako że wychodziło naprzeciw jego szczególnej potrzebie. Chrystus wskazał w ten sposób na jedyną poważną przeszkodę stojącą między tym człowiekiem a zbawieniem – pieniądze. Ale czy to zdanie nie posiada głębszego i bardziej uniwersalnego znaczenia? W Łukaszu, rozdział 12, werset 33, Jezus wydaje się odnosić podobne słowa do wszystkich, którzy posiadają środki materialne. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie. W jaki sposób powinniśmy rozumieć tę wypowiedź? Czy Jezus zalecał sprzedanie majątku wszystkim chrześcijanom we wszystkich czasach? Jakie problemy mogłyby wyniknąć z dosłownego potraktowania tego zalecenia? Czy znasz przypadek wspólnoty, w której wszyscy chrześcijanie sprzedali swój majątek i rozdali pieniądze ubogim? Jaki jest obecnie status materialny tych chrześcijan? W jaki sposób utrzymują swoje rodziny? Skąd czerpią środki na kontynuowanie misji Chrystusa, na przykład na głoszenie Ewangelii na nowych terenach? Warto wziąć tutaj pod uwagę trzy okoliczności. Pierwsza to styl działalności Jezusa. Jego niewielka grupa uczniów dysponowała pewnymi środkami finansowymi. Judasz był ich skarbnikiem. Druga okoliczność to sposób funkcjonowania kościoła wczesnochrześcijańskiego wśród tych wiernych, którzy żyli w środowisku najbardziej zbliżonym do tego, w jaki Chrystus nauczał. Obserwujemy uporządkowany i dobrowolny ruch, będący odpowiedzią na zalecenie Zbawiciela. Trzecia okoliczność to życie Kościoła pierwotnego opisane poza dziejami apostolskimi. Na przykład w listach Pawła, Jana czy Piotra nie znajdujemy wzmianki o masowym wyprzedawaniu majątków przez chrześcijan. Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie powyższe rzeczy, jak również całą Biblię, która nie potępia samego faktu posiadania dóbr, w jaki sposób powinniśmy rozumieć wypowiedź Chrystusa dotyczącą bogactwa? Jak Łukasz w rozdziale 12, werset 34 podsumowuje wymowę jego przesłania. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Dziękuję.